Bonjour się z Wami! Cześć! W dzisiejszym odcinku Travel Love dowiecie się m.in. kto na ulicach Trukheim śpiewa mieszkańcom na dobranoc, co łączy francuską Alzację z polskim Podlasiem oraz gdzie można degustować wino jeżdżąc na rowerze. Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w tym filmie. Jeśli kochacie podróże, to zostańcie z nami do końca, by podróże pokochały Was. Dzisiejszą wycieczkę rozpoczynamy od miasta Trukheim, położonego dwa rzuty dronem od Kolmar, o którym opowiadaliśmy w jednym z poprzednich odcinków. Link do niego znajdziecie powyżej. Będzie nam bardzo miło, jeśli zostawicie kciuki w górę i subskrypcję, ale pamiętajcie o tym magicznym dzwoneczku, bo dzięki niemu będziecie mogli na bieżąco oglądać nasze filmy. To bardzo ważne dla rozwoju naszego kanału. Lecimy teraz naszym odrzutowcem, a w oddali już widać Trukheim. Po drodze mijamy lasy, winnice, różne uprawy i... bociany? Co tu robi tyle bocianów? Nigdy nie widziałem aż tylu naraz. Przez 2 tygodnie w Alzacji spotkaliśmy więcej bocianów niż przez ostatni rok w Polsce, a przecież bywaliśmy na Podlasiu. Zaraz, zaraz. Czy to nie czapla szara? Wkręca się bez zaproszenia na wesele? Może liczy na darmowe drinki. Stojąc tak z boku, wygląda raczej jakby chciała komuś sprzedać bilety na koncert. Oglądamy właśnie bocianie sejmiki, czyli zbiórki tych ptaków przed migracją do Afryki. Pod koniec sierpnia mieliśmy wyjątkowe szczęście obserwowania kilku licznych grup tych pięknych i wielkich ptaków, które szykowały się do odlotu. Podobno jako pierwsze odlatują bociany, które nie miały w tym roku potomstwa. Później tegoroczna młodzież, a jako ostatnie odlatują dorosłe osobniki, które odchowały młode. Lecąc w kierunku Afryki, bociany pokonują nawet 250 km dziennie, korzystając z ciepłych prądów powietrza. Co ciekawe, zawsze latają nad lądem, gdyż woda zakłóca te prądy. Wyjątkiem są cieśniny łączące Europę z Afryką, gdzie niestety ginie część niedoświadczonych i słabszych osobników. Pomimo licznych niebezpieczeństw, bociany co roku wracają na stary kontynent, zwiastując nadchodzącą wiosnę. Oglądacie kanał Travel Love. Docieramy do Trukheim, podziwiamy panoramę miasta, po czym lądujemy na parkingu przed bramą miejską. Wita nas tu wielki zegar słoneczny na wieży. Ja osobiście o Trukheim dowiedziałem się właśnie dzięki zegarom słonecznym, które kiedyś podziwiałem na pocztówkach z Alzacji. A skoro jesteśmy we Francji, to zapewne zapytacie, skąd ta niemiecko brzmiąca nazwa Trukheim? Otóż na przestrzeni ostatnich 10 wieków Alzacja wielokrotnie zmieniała swą przynależność. Raz leżała w granicach Francji, a później wchłaniały ją niemieckie landy. I tak na przemian. Pomimo faktu, że aktualnie jest to ziemia francuska, to nadal istnieją tu bardzo silne związki z Niemcami. Zanikł jedynie germański język, który widać już tylko w nazwach niektórych miast. Bonjour. O, znowu bociek. A ten nie szykuje się do odlotu jak cała reszta? Widać, za bardzo podoba mu się panorama z gniazda na szczycie tego dachu. Ludzie mają tu prawdziwego hopla na punkcie bocianów. Są w tysiącach dekoracji i w nazwach restauracji. A ich gniazda zobaczycie na dachach wszystkich najwyższych budynków w mieście. Podczas gdy na Podlasiu gniazda powstają głównie na przydrożnych słupach. Bocian to brzmi dumnie. Zwłaszcza po francusku. Bociany nazywane są cigogne. To prawie jak tytuł szlachecki albo nazwisko możnego rodu. Madame Cigogne. Ładnie. Bodaj w każdym francuskim mieście zobaczycie przynajmniej jedną fontannę, a im wyżej pojedziecie w góry, tym więcej ich będzie.
My, ze względu na ich jednostajny i spokojny pluzg wody, nazywamy je szemrakami. Ale uwaga, nie pijcie z nich wody, jeśli na fontannie napisano O non potable, czyli woda niezdatna do picia. Największym urokiem Alzacji są szachulcowe budynki. Ten typ zabudowy jest bardzo charakterystyczny dla miast w całym pasie kultury germańskiej. Dlatego mówi się, że Alzacja jest najbardziej niemieckim regionem Francji. Jak dla nas, te szachulcowe domy, czy inaczej mówiąc szkieletowe, często w bardzo bogaty sposób ozdobione kwiatami, stanowią kwintesencję alzackiej stylistyki. Trochę podobną zabudowę spotkać można nawet w Polsce, na Pomorzu, Żuławach i Dolnym Śląsku. Pod takim balkonem jest cudowna. Nie pada na głowę, słońce nie świeci. Po prostu rewelacja. A przy okazji jest piękna. Oho, grzmi. Pani redaktor wywróżyła. Nie narzekaj. Te wszystkie uprawy trzeba regularnie podlewać, więc rolnicy czasem zamawiają małą ulewę. Posiedzimy, odpoczniemy, a deszcz zaraz przejdzie. Türkheim oraz pozostałe miasta alzackie otoczone były specjalną ochroną podczas działań zbrojnych II wojny światowej. Alianckie wojska miały odgórny zakaz niszczenia tutejszych miast. Dzięki temu do dziś przetrwały w nienaruszonym stanie. Oho, słyszysz? Jakaś domowa awantura. Chyba się jednak dogadały. A wiesz, że alzackie dzieci do dziś wierzą, że to bociany je przyniosły? No chyba żartujesz. Ja też w to wierzę. Dowiedzieliśmy się, że od 1540 roku w Türkheim kultywowany jest niecodzienny zwyczaj. Mowa o nocnym przemarszu przez miasto stróża nocnego, który śpiewa mieszkańcom na dobranoc. W 2012 roku tradycję tę nagrodzono wielkim złotym preclem za jej podtrzymywanie. Podobno jeszcze tylko w kilku niemieckich miastach można zobaczyć coś podobnego. To wyjątkowa atrakcja dla turystów, dlatego wrócimy tu jeszcze dziś o 22. Wszystkie alzackie miasta kończą się dość gwałtownie. Otoczone są dawnymi murami i basztami, a tuż za ostatnią ulicą zaczynają się winnice, które czasem zdają się nie mieć końca i sięgają aż po lasy porastające wschodnie stoki Wogezów. Ze szczytów na okolice spoglądają ruiny zamków, które przez wieki strzegły bezcennych upraw. To właśnie dzięki produkcji wina alzackie miasta rozwinęły się gospodarczo. Przez całą Dolinę Renu ciągnie się 180-kilometrowy alzacki szlak winny, który przemierzać można zarówno samochodem, rowerem, jak i pieszo. Wzdłuż szlaku rozmieszczono liczne punkty wypoczynkowe z ławkami, mapkami turystycznymi i tablicami pełnymi ciekawostek na temat uprawy winorośli. Przystanki te są malowniczo położone, gwarantują przepiękne widoki i łatwy dostęp do winogron, których bez problemu można skosztować. Enoturystyka jest w Alzacji szalenie popularna. Spójrz, kiedyś to wszystko będzie twoje. Hej, widzicie to coś? Tutaj pełni rolę kwietnika, ale oryginalnie to jest drewniany kosz z bardzo cienkich deseczek, do którego zbierano winogrona. Taki winozbieracz niósł to na plecach, na szelkach i po ścięciu liści winogron wrzucał to za siebie do kosza, po czym gdy kosz się napełnił, podchodził do kadzi i całość przerzucał przez ramię, wysypywał do kadzi i wracał do pracy. Dziś się już tego tak nie robi, ale te kosze nadal istnieją i są bardzo klimatyczne. O, dokładnie jak ten pan. Travela.
Stworzony w latach 50. alzacki szlak winny biegnie przez blisko 1000 winnic. Ciągnie się on od miasta Tann aż do Strasburga i dzieli się na kilka odcinków. Na tym obszarze występują różne gleby, które bezpośrednio wpływają na niepowtarzalny smak winogron. Stąd też każda winiarnia wytwarza wina jedyne w swoim rodzaju. W Alzacji uprawia się 7 głównych szczepów winogron. 4 z nich, Riesling, Muscat, Pinot Gris i Gewurztraminer, służą do wytwarzania win najwyższej jakości, głównie białych. Alzacja to pierwszy region we Francji, który swe wina nazwał od gatunków winorośli. W pobliskim Kolmar, stolicy alzackiego wina, znajduje się Centrum Kontroli Apelacji. Winiarstwo jest w Alzacji biznesem rodzinnym. Najstarszym i najbardziej znanym rodem jest tu Ugel, który produkuje wina nieprzerwanie od XVII wieku. Spacerując po alzackich miastach, możecie odwiedzić dziesiątki małych rodzinnych wytwórni win oraz poznać tradycje i kulturę tego rzemiosła. W gorący dzień łatwiej tu o butelkę wina niż o łyk wody. Wracamy do Türkheim na umówiony spacer z nocnym stróżem. Trawela. Zdążyliśmy. Jest dokładnie 22. Jesteśmy na głównym placu Türkheim. Zebrał się tu niezły tłum turystów. Za chwilę pojawi się tu stróż nocny, który śpiewa mieszkańcom na dobranoc. Tradycja ta istnieje od XVI wieku. O, już idzie. Hören, was ihr will, so ja. Die Glocke zählig schloja. An die Sorik, Sophie und Liar, das uns Gott. Stróż odziany jest w tradycyjny strój wartownika. Ma ze sobą halabardę, latarnię i róg do wzywania pomocy. Taki telefon alarmowy 112. Główną funkcją stróża jest nawoływanie ludzi do kładzenia się spać i gaszenia świec, żeby zapobiec pożarom w mieście. Stróż zatrzymuje się na każdym skrzyżowaniu ulic, gdzie śpiewa po alzacku na dobranoc. Zaprasza też uczestników spaceru do śpiewania z nim ostatnich wersów po francusku. Podczas spaceru ulicami Türkheim stróż opowiada ciekawostki związane z miastem i regionem. Mówi o wyrobie wina i demonstruje sposób jego picia. Wspomina też o historycznych szachulcowych domach Alzacji. Lampką wina częstują go lokalne restauracje. Spacer ze stróżem dostępny jest od maja do października, a turystów oprowadza 4 wolontariuszy. Miasto nagrodzono wielkim złotym preclem za podtrzymywanie tej wyjątkowej tradycji. Jedną z najwierniejszych fanek tego zwyczaju jest Denise, która pamięta chyba pierwszego stróża. Dzięki, że byliście z nami. Widzimy się w następnym odcinku. Prosimy o kciuki w górę i wasze subskrypcje. Salut! Pa! Hören, was ihr will, so ja. Die Glocke zählig schloja. Hans, Sorik, Sophie und Liach, dass uns Gott und Maria piert. Jetzt stand ihr oft erwacht, Gott gibt uns allna Gürt die Nacht. Bonne nuit, dormez bien, je veille sur vous. Spójrzmy na tę dramatyczną scenę. Oto na naszych oczach rozgrywa się wzrost winogron. Patrzcie szybko, bo akcja jest niezwykle dynamiczna. O, widzieliście? Urosły. No przyrzekam, widziałem.